Elo, welorowy życie kolarzy, to co dzisiaj zrobię, to odpowiem na jedno z częstszych zadawanych pytań, czyli co to jest za kask? Częściej się pojawia pytanie, co to są okulary? Okulary to Q-Demos i jak ktoś chce, to sobie może wyszukać w wyszukiwarce na YouTubie, co o nich sądzę. Generalnie te okulary mam chyba już ze 2 lata i jakoś mi się sprawdzają, chociaż już są trochę porysowane. Za niedługo chyba będzie coś nowego, a dzisiaj odpowiem, co to jest za kask. Ale zanim to zrobię, to powiem, że do testów mam teraz Gianta TCR-a czy TCR na 105 DI2. Chwilowo założyłem kółeczka, bo dzisiaj była ustawka, więc nie chciałem narzekać, że coś tutaj, powiedzmy, z rowerem jest nie tak. Kręciło się dosyć fajnie. Średnia prawie 37 km na godzinę, biorąc pod uwagę, że kręciliśmy się trochę po molu w Płocku, więc wydaje mi się, że fajnie. Nie ujechałem się dzisiaj, więc jestem zadowolony. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego roweru, to piszcie w komentarzach, a to teraz przejdziemy do kasku. Więc szybka zmiana scenerii i już trochę bardziej cywilnych ciuchach opowiem o kasku za 1129 zł, czyli od marki Laser Z1 Kineticore. Kineticore oznacza, że to jest nowy system, jeżeli chodzi o technologię bezpieczeństwa. Jest to zamiennik, jest to coś innego niż MIPS, ale to jeszcze dokładnie będę chciał wyjaśnić. Zanim to zrobię, to jeszcze chciałbym dodać może o kaskach wcześniejszych, jakie użytkowałem. Między innymi był to włoskiej marki kask, firmy Kask, model prawie że najwyższy Proton. Jeszcze w tej starszej wersji, bo on później został jakby tam trochę odświeżony. Kask generalnie był fajny, lekki, przewiewny, a przy okazji trochę aerodynamiczny, ale miał jak dla mnie jedną wadę, taką trochę wizualną, że te kaski mają coś takiego do siebie, że one bardzo rzadko układają się po środku. Nie wiem, spójrzcie sobie czasami na jakichś, nie wiem, influencerów, którzy mają kaska i zobaczycie, że on bardzo często jest po prostu przekrzywiony w którąś stronę. Nie wiem, od czego to zależy. Myślałem, że po prostu ja mam jak krzywą głowę, ale zauważyłem, że u innych objawia się dokładnie to samo. W ostatnim czasie korzystałem z kasku od Endury, model FS260 i to jest pierwszy model. Niestety, te kaski nie są już produkowane i już raczej rzadko kto ma na jakimś stanie magazynowym. To był jest kask według mnie bardzo fajny. Ja korzystałem z niego przez dłuższy czas. Co jest tam, gdzie? Tam nie wiem. Korzystałem z tego kasku bardzo długo. Byłem z niego naprawdę bardzo zadowolony. To był kask, który kosztował około tam 500 zł. Później można było go wyhaczyć w jakichś promocjach. I ja go dalej mam. Tam był problem w ostatnim czasie z wyściółką, bo wyściółkę dałem do prania i potem jak dałem do prania, ta wyściółka się kompletnie rozwaliła. Na szczęście tą część, czyli tą wyściółkę można było jeszcze kupić, więc od razu na pewno się zamówiłem 2 sztuki i mam na zapas. Kask bardzo podobny o niektóre kwestie, bo na pewno bardzo lekki, bardzo dobrą wentylacją. I co? I co najważniejsze, ładny wizualnie. On mi się tam bardzo podobał, jeżeli chodzi o kształty i o rozmiar, bo u mnie, jeżeli chodzi o dobór kasku, to bardzo duże ma znaczenie jego wielkość oraz obwód, bo ja obwód głowy mam chyba 57 cm. Tamten kask był na chyba 58, ten jest na 59, więc ja oscyluję właśnie w tych rozmiarach, żeby był on prawie że idealnie dopasowany, a na tyle dopasowany, żeby była jeszcze tam przestrzeń, żeby założyć sobie jakąś tam cieniutką czapkę, na przykład z wełny merino, jak na przykład Endura Baba. I właśnie wcześniejszy kask Kaska i Endura, i ten kask jest taki, że on mocno nie odstaje. Jest jeszcze delikatna przestrzeń i nie jest to, wiadomo, takim mega wielkim grzybem. Tu jeszcze chodzi o kwestie wizualne, nie patrząc na kolor, że ten jest, tamten był czarny, ten był biały. To w Endurze podobało mi się tutaj, że ta końcówka była troszeczkę tak jakby jeszcze bardziej jakby no spłaszczona, że tutaj się tak zachodziło, więc to fajnie tak wyglądało, że naprawdę ten kask był mega dopasowany wizualnie. To był naprawdę na plus. Przejdźmy może do technologii w tym kasku. Dobra, zdajemy go.
kask Laser Z1 Kinetic Core to na pewno kask, który ma bardzo dobrą wentylację, jest dużo otworów, a jednocześnie tutaj przez tą technologię Kinetic Core to jest dokładnie tutaj, co widzicie, te wypustki takie, to ma powodować, że w momencie uderzenia to się dodatkowo jakby tam zgniata i jest mniejsze ryzyko, jeżeli chodzi o wstrząśnienie mózgu. Wydaje mi się, że na pewno lepsza technologia niż w MIPS-ie, bo po pierwsze nie waży to więcej, a wręcz przeciwnie, bo waży to mniej wtedy. Druga sprawa, że ma dodatkową jakby wentylację w tych kanalikach. Trzecia sprawa, że nie zajmuje jakby więcej miejsca. Kaski z MIPS-em, bez MIPS-a miały ten problem, że czasami były właśnie warianty w różnych markach, że była możliwość właśnie kupienia kasku z MIPS-em i wtedy on zajmował trochę miejsca, więc w tym momencie, jeżeli tutaj byłby zastosowany MIPS, to już czapeczka pewnie by się nie zmieściła. Jeszcze dodam tak na szybko, że bardzo długo myślałem o nowym kasku i bardzo, bardzo wizualnie mi się podobał Abus Game Changer i w końcu, gdy miałem możliwość przymierzenia go, bo on też chyba występował właśnie do 58 czy do 59 cm, to kask był prawie dopasowany, ale tutaj niestety na skroniach mnie delikatnie uwierał. I jeżeli uwierał mnie bez czapeczki, to z czapeczką tym bardziej byłoby źle. A wiadomo, kask musi być dopasowany. To jedna z takich podstawowych zasad, że on nie może nigdzie uwierać, bo on się za bardzo nie ułoży. Chyba że na siłę będziemy chcieli spróbować i powgniatać trochę ten styropian, ale to raczej chyba nie ma większego sensu. Kask, jak założycie, to po prostu musi być taki, że byście go nie czuli za bardzo na głowie. I dodam jeszcze, że bardzo zalecam jeździć w kasku. Oby wam się ten kask nigdy, nigdy nie przydał, ale żebyście jeździli w kasku, bo gdyby nie kask, to na pewno by już nie było tego kanału, bo zanim zacząłem tworzyć jakieś treści na YouTubie, to miałem kilka przypadków, trochę może z mojej winy, trochę może nie z mojej, bo to może być tak, że wy będziecie uważać, jeżdżąc na rowerze, ale jakiś kierowca akurat się zagapi czy coś i może dojść do nieszczęścia i mówię, gdyby nie kask, to by mnie już tutaj nie było. Więc polecam jeździć w kasku i życzę wam też szczęścia, żeby się wam nigdy nie przydał. Jeżeli chodzi jeszcze to, co oferuje ten kask, to na pewno tutaj dodatkową regulację na potylicy. Możemy sobie to poprzesuwać i wyregulować to pod siebie. Jeżeli chodzi też o samą regulację, to tutaj jest bardzo ciekawe zastosowane, bo on nie ma tak standardowo z tyłu takiego pokrętełka, czy naboła, czy jakieś zwykłe, że możemy sobie tutaj to regulować. On ma regulację tutaj od góry. Było to dla mnie bardzo ciekawe, coś nowego i na początku ciężko się przyzwyczaić, jak od jakichś tam kilku dobrych lat jeździ się w kaskach, gdzie zawsze te zapięcie jest z tyłu, ale to kwestia drobnego przestawienia się i teraz jak po prostu wkładam kask na głowę, to nie ma tutaj najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o wyściółki, są tutaj one takie, widać, porządniejsze, dodatkowo na pewno antybakteryjne i wydaje mi się, że będą dużo, dużo trwalsze. Jeżeli chodzi właśnie jeszcze o trwałość, to zapomniałem dodać, że przy kasku Protonie byłem bardzo zniesmaczony, bo jeżeli chodzi o kask, naprawdę fajny wizualnie, włoska jakość, ale kwestia taka, że on chyba po roku czy półtora wyglądał tragicznie. Ten kask, ja z reguły dbam o kaski, ja gdzieś go tam wieszam, ewentualnie jeżeli kładę, no to nie kładę spodem, żeby tutaj się ta część się rysowała, tylko raczej normalnie. I ten kask był normalnie, no, tragiczny. On wyglądał, jakby miał chyba z 5 albo z 10 lat, a był użytkowany rok z kawałkiem, to wiadomo, głównie w jeździe na szosie, no trochę może na gravelu, więc masakra, masakra jak wyglądał ten kask. Więc tu wyściółka, która jest, widać, że dobra jakościowo. Jeżeli chodzi o takie zastosowania, no to tutaj z tyłu mamy możliwość zamontowania lampeczki dodatkowo na kask. Kwestia też wykończenia, bardzo, bardzo ładnie to jest zrobione, nic nie odstaje, nie ma jakichś pęcherzyków. Mam znajomego, który kupi na przykład kask S-Worksa chyba za 1500 zł katalogowo i on wygląda jak Chińczyk, a jest na pewno kupiony w oryginalnym sklepie, więc nie ma jakiegoś ryzyka, że kask jest podrobiony. Tak samo kaska też potrafią mieć jakieś takie delikatne niedociągnięcia, a tutaj nie. Tutaj to ten na pewno egzemplarz jest bardzo fajnie dopracowany.
To, że jest technologii InMold, to chyba już jest teoretycznie standard, więc nie ma tutaj czego zachwalać, ale jest na pewno zaprojektowany w Belgii, ale wykonany w Chinach, więc tutaj wiadomo, przez małe rączki prawie przechodzi wszystko. Tu jest bardzo fajne, jeżeli chodzi właśnie o wentylację, to powiedziałem, że on też ma tutaj z przodu takie otwory. I wentylacja jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Teraz co jechałem Lajkonika, to było po jakieś 30 stopni na słońcu i nie miałem żadnego problemu na tych podjazdach. Trochę na zjazdach, nie wiem czy wy też tak macie, ale prędzej jeżeli sól wdaje mi się w oczy, to raczej przy zjeździe, bo w momencie kiedy ten wiatr owiewa ten kask, to automatycznie pot spływa z czoła bardziej w dół, więc bardziej jeżeli chodzi o jakiś dyskomfort, to czuję na zjazdach niż na podjazdach. To prawie przy każdym kasku, więc możecie pisać w komentarzach, czy wy też tak macie, że na zjazdach potrafi wam podspływać do oczu. Plusów jeszcze takich, że jest bardzo przemyślana kwestia montażu na okulary. Wiem, że może dla większości nie będzie ważne, ale czasami na podjazdach, tak jak na przykład Rafał Majka lubi sobie zdjąć okulary i sobie włożyć w kaski, to też jest możliwość, bo te okulary są bardzo stabilne wtedy w tym kasku. Chyba co miałem w Endurze, właśnie tutaj trochę narzekałem, bo jak zdjąłem okulary i włożyłem w kask, to one nie były stabilne i musiałem uważać czasami na jakichś nierównościach, ewentualnie głowę dawałem w dół, a tutaj nie ma takiego problemu. Te okulary są naprawdę bardzo, bardzo stabilne, jak się je tutaj włoży, więc spoko. No i kwestia taka, że na ten kask możemy zakupić dodatkowy taki pokrowiec, aero, coś tam, że będzie chronił powiedzmy przed deszczem, zimnem i wtedy będzie bardziej aerodynamiczny. No dobra, zachwalam, a może przejdźmy teraz do minusów, bo też jakieś są drobne, ale nieduże. To co mi się średnio podoba, to to, że nie ma tutaj akurat regulacji, jeżeli chodzi pod uchem. Ja na przykład w Endurze bardzo lubiłem sobie wziąć tak to wyregulować, żeby idealnie ten splot był tutaj zaraz pod uchem i żeby ten pasek nie odznaczał mi się gdzieś tutaj dalej, tylko po prostu jak najbliżej ucha. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, że w tej cenie dostajemy zwykłą klamerkę, że nie ma tu żadnego magnesika, jakiegoś boła, czy jakiegoś fidloka, czy coś w tym stylu, tylko jest to po prostu zwykła klamerka. No, nie jest to jakoś nic nadzwyczajnego. Trochę się przyzwyczaiłem, bo jeszcze mam kask Bontragera z Wavecellem i tam jest na przykład właśnie ten feedlock. To ma swój minus, że troszeczkę waży, więc pewnie kask by nie ważył wtedy 220 gramów, tylko 230 i to już ktoś mógłby brać mocno pod uwagę. A tak to no tutaj jest ta klamerka, którą jedną ręką na przykład ciężko wpiąć, ale da się. O, dobra. No. Więc tu mamy taką zwykłą klamerkę, czyli minus jak dla mnie to, że tutaj nie możemy sobie wyregulować i drugi minus, że mamy zwykłą klamerkę, która poprawia nam ten aspekt wagowy. 1129 zł to nie jest mało i sami sobie możecie ocenić w komentarzach, czy dalibyście tyle za ten kask. Oczywiście to jest cena katalogowa, prędzej czy później on będzie kosztował mniej. Kask jest na pewno wysokiej jakości, z górnej półki, przemyślane technologie, więc wszystko za to się płaci. Trochę producenci zaczynają odchodzić od MIPS-a z tego powodu, że po prostu za MIPS-a oni też muszą płacić, więc po co komuś jakby tam nabijać kapuchę za technologię, która no nie wiem według mnie, czy faktycznie dużo daje. Jeżeli chodzi o to, że w momencie upadku ten kask jeszcze delikatnie zrotuje i będzie mniejsze ryzyko wstrząśnienia mózgu, wydaje mi się, tak na chłopski rozum, że ta technologia jest na pewno dużo bardziej przemyślana. Coś trochę w stylu technologii Wavecell w Bontragerze, który akurat tam no nie za bardzo się sprawdził, no bo kask nie dość, że przez to miał gorszą wentylację, to jednocześnie był on dużo, dużo cięższy. Więc ten kask Bontragera, co mam, to używam go bardziej głównie na dojazdy do pracy, bo jest bardziej widoczny, ewentualnie też bardziej w sezonie jesienno-zimowym, gdzie widoczność i bezpieczeństwo jest na pewno dużo gorsze. Tak bym tutaj dodał. W tym roku postawiłem na kolor biały z tego powodu, że na pewno też zwiększa jakby troszeczkę nasze bezpieczeństwo, bo jest on bardziej widoczny. Druga kwestia taka, że powiadają, że w słońcu, no to, że czarne bardziej przyciąga słońce, się bardziej kask nagrzewa, no biały troszeczkę odbija i że też jest może przez to bardziej chłodniej w głowę, więc to myślę, że tyle. Kask naprawdę dobrze wykonany, dobry design,
Jeżeli chodzi o rozmiary, no to tutaj mam M-kę do 59, chyba S-kę jest do 56 i ewentualnie L-ka do 62 cm, więc myślę, że każdy dopasuje coś do siebie. Pamiętajcie, że warto kaski zawsze przymierzyć, jeżeli macie gdzieś możliwość stacjonarnie. Jeżeli nie macie możliwość, no to wtedy warto, nie wiem, zamówić dwa, przymierzyć jeden, drugi, ten co wam lepiej pasuje, to po prostu zostawić, a drugi oddać. I żeby jeździć, to też nie sztuką jest na przykład kupić jakiś fajny kask, a na przykład w ogóle z niego nie korzystać. Warto jeździć w kasku, mówię. Mniejszy wstyd jest jeździć w kasku niż z rozbitą banią, o ile jest tylko rozbita, nie? Dobra. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Będzie teraz trochę nowinek technologicznych. Pamiętajcie, że możecie się pytać jeszcze o Gianta, bo akurat film będzie tak nagrywany, że powinienem odpowiedzieć na wasze komentarze. Będzie też, za niedługo będą chyba nowe okulary, może coś jeszcze nowego. Trochę będzie technologii, teraz trochę będzie mniej ścigania się, bo kolejny start jest 16 czerwca, później chyba wiatrakowa wyrypa tydzień później. Lipiec zobaczymy pod znakiem zapytania, ale myślę, że na pewno też coś się znajdzie. Dobra. Możecie pisać ciekawości w komentarzach, z jakich kasków wykorzystacie, czy jak wam się sprawdza, czy wam się kiedyś przydał, czy nie. Mam nadzieję, że nie. I cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.